Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Damiano dla projektu Find Yourself. Witam Was w serii pytań i odpowiedzi. Mam tutaj przygotowane pytanie. Pytanie dotyczy zagadnienia diety oraz nerwicy lękowej oraz tego, jak osoby świadome podchodzą do diety. Tutaj oczywiście będę wypowiadał się ze swojego własnego punktu widzenia. Także jeżeli interesuje Was to zagadnienie, to serdecznie zapraszam do oglądania. Witam Cię serdecznie, Damian. Wiem, że zajmujesz się kręceniem vloga pytania i odpowiedzi. Otóż jeszcze nie tak dawno miałem problem ze stanem umysłowym zwanym nerwicą lękową. Stan ten mi przeszedł i wszystko wróciło do normy. Wyjechałem za granicę i obecnie tu mieszkam. W pewnym momencie postanowiłem zmienić swoją dietę i schudnąć. Zaintrygowała mnie dieta ketogeniczna i postanowiłem w to zabrnąć. Jednak po dłuższym stosowaniu tej diety zacząłem mieć bóle nerek. Zrobiłem badania i okazało się, że kwas moczowy mam za wysoko. Jednak to, co mnie intryguje, to to, że mój umysł skupił się na ponownie na snuciu i wymyślaniu scenariusza ewentualnych chorób. Mam świadomość tego, że dzisiejsze jedzenie jest bardzo przetworzone, a mięso faszerowane antybiotykami. Moje pytanie brzmi, jak ty jako osoba będąca w pełni świadoma obserwujesz swe własne ciało, kiedy masz dolegliwości, czy twój własny umysł również straszy cię myślami o chorobie? Jak to wygląda w ogóle z dietą, będąc w pełni świadomy? Pozdrawiam. Tutaj, jeżeli chodzi o dietę i bycie świadomym, dla mnie sprawa jest bardzo prosta i bardzo oczywista. Tutaj szczególnie chcę to bardzo mocno uprościć i robię to świadomie ze względu na swoje własne doświadczenia. I ja wiem, jak bardzo można poryć sobie głowę różnego rodzaju dietami w różnych stanach umysłu i wiem, jak bardzo się to wszystko ze sobą łączy. Ja byłem w takim miejscu, że byłem otyły, stosowałem przeróżne diety, w ostateczności udało mi się schudnąć. Wiem, co to znaczy schudnąć, wiem, do czego to doprowadza. Szczególnie jeżeli szuka się różnych przeróżnych diet i stosuje się głodówki. Oczywiście tutaj pewnie każdy i tak ma swoją własną filozofię, bo każdy zareaguje inaczej, ale z własnego punktu widzenia wiem, że przy różnego rodzaju dietach stosuje się różnego rodzaju filozofię myślenia. Każda dieta to jest inna filozofia, naprawdę. Jeżeli zastosujecie się do jakiegokolwiek protokołu odżywiania i przestudujecie trochę tych diet, to zobaczycie, że przede wszystkim każda dieta wydaje się być tą ostateczną, wiecie, niczym religia. Każda dieta oferuje nam coś ekstra. Każda dieta posiada swój zespół cech i zasad i tego, co trzeba przestrzegać. No i każda dieta daje nam jakieś tam określone efekty. Tutaj przede wszystkim warto jest zadać sobie takie pytanie, co było pierwsze? Stan umysłu czy dieta? Wiecie, bo jest taka filozofia, no i doskonale o tym wiemy, że to, co jemy, ma wpływ na to, jak my myślimy. No ale teraz pytanie, jak to, jak my myślimy, ma wpływ na to, co my jemy, tak? I co było pierwsze? Czy najpierw jedliśmy przykładowo śmieciowe jedzenie i potem mieliśmy śmieciowe myślenie? Czy może najpierw zmieniliśmy nasze myślenie na bardziej takie jakościowe, bardziej świadome i nagle zaczęliśmy się świadomie odżywiać? Tutaj warto jest to poobserwować i zobaczyć, jak to się ze sobą łączy i wyciągnąć sobie swoje własne wnioski. I ja tutaj od siebie dodam również to, że warto jest poczuć swoje własne ciało. Warto jest wrócić do swojego własnego ciała i zobaczyć, co to ciało czuje. Ciało jest bardzo inteligentne i no, mówi nam bardzo dużo o tym, co powinniśmy jeść i ile powinniśmy jeść. Wiecie, mój umysł może mi podpowiadać, że powinienem jeść mniej, że powinienem jeść mniej tego czy tamtego, ale moje ciało może tego chcieć, tak? I teraz pytanie, czy powinienem słuchać swojego umysłu, czy powinienem słuchać swojego ciała? Jak odróżnić jedno od drugiego? No i tutaj z pomocą przychodzi nam medytacja, czy jakieś różne ćwiczenia fizyczne, które pomagają nam poczuć lepiej swoje własne ciało, poczuć głębiej kontakt z samymi sobą. I do tego Was serdecznie zachęcam, do tego, żebyście zbudowali taki solidny kontakt sami ze sobą. Tutaj również odpowiadając na pytanie Adriana Ardiano, tak? W jaki sposób ja do tego podchodzę? Przede wszystkim ja nauczyłem się być komfortowo ze wszelkimi problemami w moim życiu, dolegliwościami, bólami, problemami, wyzwaniami, z całą tą sferą negatywu w naszym życiu. Ja nauczyłem się żyć komfortowo i ja uczę się nadal żyć komfortowo, bo my mamy taką tendencję, że jak występuje jakiś problem, jakiś objaw, coś, co nazywamy, że jest coś nie tak, tak?
to od razu popadamy w panikę, od razu pojawiają się wątpliwości, stres, lęk, napięcie i od razu, wiecie, wyobraźnia, że to katastrofa. I my sobie sami jeszcze dodatkowo dokładamy tego cierpienia do tego, co się dzieje w naszym życiu. No i tutaj warto jest nauczyć się być komfortowo z tą ciemną stroną naszego życia, z tym negatywem, z cierpieniem. Nauczyć się być komfortowo i nie uciekać od tego, nie oczekiwać, że to nagle zniknie magicznie, tylko po prostu nauczyć się to akceptować. Tutaj również mogę od siebie dołożyć to, abyście nie dokładali sobie wątpliwości. Nie dokładajcie sobie tego, czego wam nie trzeba. Dlatego ćwiczenie uważności, czy bycie świadomym i obecnym jest tak super mega istotne, bo w życiu potrzebna jest ta klarowność, potrzebna jest taka klarowna percepcja postrzegania rzeczy takimi, jakimi one są, a nie takimi, jakimi, nie wiem, umysł nam projektuje, tak? I tutaj powiem wam od siebie moją własną filozofię odżywiania, że ja osobiście jem to, co chcę i jem to, co czuję, że chcę zjeść i nie mam w tej chwili jakiejś stricte rygorystycznej diety czy systemu odżywiania. Raczej jem produkty, które są naturalne, lubię płatki owsiane, uwielbiam produkty, które mają błonnik, warzywa i owoce, ryż, kaszę, mięsa nie jem z tego względu, że nie chcę się go kupować i nie chcę się go nawet smażyć. Po prostu nie mam na to czasu nawet i wiecie, to już nawet nie jest jakaś tam kwestia wrażliwości czy mojego duchowego wyzwania, tylko mi się po prostu nawet nie chce tego robić, tak? I no i tyle, no co, będę przed wami szczery. Lubię mleko, lubię nabiał, lubię wypić kawę, no to zresztą doskonale wiecie, lubię jajka zjeść. Chleb ciemny, razowy uwielbiam też zjeść i wiecie, nie mam ze sobą żadnego problemu, odkąd poukładałem sobie wszystko w swojej głowie, nie mam żadnego problemu z odżywianiem i muszę wam szczerze przyznać, że to wszystko jest praktycznie powiązane z naszą głową, że jak sobie wszystko poukładamy w naszej głowie, to nieważne co będziemy jeść, tak będziemy się bardzo dobrze czuć. Oczywiście tutaj można mieć jakieś ekstremalne przypadki, czy to, czy tamto, czy jakieś głodówki. Nie wiem, każdy inaczej na to reaguje. Jak poznacie kiedyś bretarianina w swoim własnym życiu i zobaczycie to, że można żyć i nie jeść, to jest chyba jeden z największych mindfucków w życiu. Szczególnie gdy zobaczycie, że to jest możliwe, tak? I ci ludzie normalnie żyją. I naprawdę, to nie jest tylko i wyłącznie ich, powiedzmy, jakaś tam, nie wiem, jakieś urojenie, tak? Tylko naprawdę, można nie jeść i żyć. To jest w ogóle niesamowite. To jest w ogóle niesamowite, naprawdę. I szczególnie jeżeli chodzi o różnego rodzaju diety, jak już się naczytacie tych różnych diet i dostaniecie takiej właśnie paranoi, czy ja mam jeść to, czy mam jeść tamto, Jezu, to ma gluten, a to ma laktozę, a to ma to, a to ma tamto, a to jest, to ma tyle kalorii, to ma tyle tłuszczu, jeżeli kiedyś się odchudzaliście, to wiecie, o czym mówię. Naprawdę, w pewnym momencie trzeba dać sobie na wstrzymanie i ustanowić pewnego rodzaju granice swojej własnej filozofii, dać sobie na wstrzymanie i żyć tak, jak czujecie, że jest odpowiednio. Bo wiecie, niebo nie zna limitu i można być perfekcjonistą po prostu do końca świata. Możecie starać się być idealni we wszystkim, szczególnie w diecie, a to tylko napędza neurotyczność. Perfekcjonizm i neuroza to jest jedno i to samo, tak? Nie będę ukrywał przed wami, że perfekcjonizm jest zaburzeniem psychicznym na tle lękowym. Choć nie każdy jest tego świadomy, bo nie każdy jest sobie w stanie przyznać przed sobą, tak, że ma problem z czymś, tak. No i słuchajcie, no tyle jeżeli chodzi o moją wypowiedź, nie chcę tutaj przedłużać. Czujcie siebie, odczuwajcie siebie, poukładajcie sobie wszystko w głowie, nie miejcie tutaj paranoi, że nie wiem, jecie to czy tamto i nagle wam wyrosną grzyby na głowie i umrzecie. Tutaj też pamiętajcie o tym, że jeżeli przykładowo macie jakąś osobę duchową lub w ogóle jakąś osobę, która stanowi dla was autorytet w jakiejś dziedzinie, szczególnie odżywiania i widzicie, że ona się odżywia w jakiś tam stricte określony sposób, to pamiętajcie, że nie musicie być tacy sami jak ta osoba. Tutaj też kieruję wiadomość do ludzi młodych, którzy może niekoniecznie mają pieniądze na to, żeby się zdrowo odżywiać, bo zdrowe odżywianie jest drogie i nie ma co ukrywać. Nie popadajcie w paranoję, naprawdę. Jeżeli mieszkacie z rodzicami, to
Jedzcie to, co jest w domu, staracie się mieć zdrową, zrównoważoną dietę, wprowadzać jakieś zdrowe nawyki, edukować w tej kwestii, ale nie popadajcie w paranoję, jakieś wyrzuty sumienia czy poczucie winy, bo nie jesteście idealni, bo to bardziej rujnuje nasze zdrowie i życie niż perfekcjonizm, tak? Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o ten film. A jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś pytania, jakieś takie konkretne, stricte określone pytania, napiszcie je proszę na dole w komentarzu, to może tutaj dodatkowo coś podpowiem. I tak, i tyle. Dbajcie o siebie, medytujcie, ćwiczcie uważność, nie dajcie sobie wkręcić jakiejś paranoi do głowy. Bo po co? Bo po co? Żyjcie tak, żebyście byli szczęśliwi. Jeżeli wam się podobał ten film, dajcie dla mnie łapkę w górę, napiszcie pozytywny komentarz, udostępnijcie ten film na Facebooku, podzielcie się ze znajomym. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself, na dole macie wszystkie potrzebne linki. I widzimy się w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się ciepło, do zobaczyska następnym razem. Miłego, elo, buźka.